Ostatni z 3-tygodniowych wyjazdów w ramach projektu Kreatywni 2016 zakończył się 19 czerwca. Wzięli w nim udział wolontariusze, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oświęcimski, którzy wyróżniają się działalnością na rzecz szkoły lub lokalnej społeczności. Tym razem nagrodzona młodzież pojechała na kilkudniowy rejs po Mazurach. Chcieliśmy w jakiś sposób nagrodzić działalność tych osób, które angażują się w życie szkolne i pozaszkolne, działają na rzecz innych osób. Tym samym forma nagrody, tak jak poprzednie dwa wyjazdy, tym razem na Mazury. Mam nadzieję, że pełne wrażeń, spotkanie z przyrodą, bo nie było łatwo, dość mocno wiało parę dni. Przygoda, myślę, taka, która pozostanie w głowach tych młodych ludzi do końca życia. Część osób bez wątpienia zaraziła się żeglarstwem, a na pewno taki wyjazd jest to czynnik motywujący do tego, żeby pracować, żeby starać się, i na pewno daje sygnał tym, którzy taką działalnością się zajmują, że to, co robią, jest zauważane i że ma znaczenie nie tylko dla ich indywidualnego rozwoju, ale też dla całego życia szkolnego i dla innych osób. Ja byłem w grupie u pana Jurzaka, u pana starosty. No, bawiliśmy się bardzo dobrze wspominam cały ten rejs, te wszystkie wyprawy, to pływanie. Bardzo wielu rzeczy się nauczyłem na tym rejsie właśnie. Nauczyłem się całej konstrukcji jachtu, tego, jakie wieją wiatry na Mazurach, jak szybko zmienia się pogoda. No naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Zwiedzaliśmy, na przykład byliśmy w Mikołajkach i w Rynie oraz uczyliśmy się, jak funkcjonuje jacht, jak mamy się zachować w danej sytuacji. Mieliśmy też na przykład sytuację, kiedy był sztorm na Mazurach, to jest taki niewiarygodny, ale był, i musieliśmy szybko reagować. Naprawdę czasem były mega ekstremalne warunki, ale daliśmy radę. To jest naprawdę świetny pomysł, bo w moim przypadku ja byłam pierwszy raz, miałam pierwszy raz taki wyjazd na Mazury, gdzie no pierwszy raz byłam na wyjeździe gdzieś. Sami podzieliliśmy się na kilka grup i no, cały czas pływaliśmy. Mieliśmy panów sterników, którzy uczyli nas, na czym to polega. Sami pływaliśmy, nie było tak, że siedzieliśmy, tylko oni nas uczyli, wszystkie pojęcia wymieniali, nauczyli nas, jak zachować się, nawet jak są takie burze sztormowe i w ogóle. No, cały czas uczyliśmy się wszystko o żeglarstwie. Wyjazd, który był formą nagrody, zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, a ufundował Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.